Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was na kanale Game Scarlett i zapraszam was na kolejny odcinek ze Słodkiego Flirtu. Niestety ten odcinek i następny odcinek będą trochę inne, ponieważ zlamiłam, miałam nagrane dwa odcinki, te dwa odcinki usunęłam sobie przypadkiem. Nie pytajcie, to jest po prostu długa historia, ja wielokrotnie to robię, próbowałam je odzyskać, ściągam jakieś programy do odzyskiwania i nie udało mi się tego odzyskać niestety, więc muszę te odcinki nagrać od nowa. Bo pomyślałam sobie, że jakbym ominęła tutaj odcinek 8 i odcinek 9, bardzo dużo fabuły byście stracili. Ja trochę żałuję, bo w odcinku 9 pojawił mi się Castiel, a tam było losowo któryś z tych facetów, w sensie fajna była historia, ogólnie fajny był odcinek bardzo, ale no niestety jak się jest lamą, to się cierpi. Musiałam sobie zakupić jeszcze punkty akcji, żeby w ogóle poruszać się w tych odcinkach. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie, zobaczymy, jak dalej potoczy się ta historia. I od razu uprzedzam, że po prostu te dwa odcinki będą mniej dynamiczne, bo ja wiem już co i jak. Nie wiem, może jakieś opatrzność czy coś w tym stylu, żebym naprawiła te relacje. Zobaczymy. Natomiast, no, przepraszam. I postaram się następnym razem zwracać uwagę na to, co ja w ogóle wywalam dokładniej. Co złego to ja. A, i dziękuję wam bardzo serdecznie za niepisanie mi spoilerów dotyczących tej serii, ponieważ ja, jak mam spoilery, no to już wiadomo, jest zupełnie inny klimat niż jak nagrywam tak na żywo. Nic nie powiem, okłamałaś mnie, ale jako, że jestem w dobrym humorze, to opowiem ci o innym wydarzeniu, które się zbliża. To mnie śmieszyło mega, to nie opowiem, ale jednak ci opowiem. To bieg na orientację. Po co? Szkoła organizuje coś takiego. Bieg będzie dostępny także dla osób spoza liceum, ale uczestnictwo w nim będzie płatne. W ten sposób szkoła będzie mogła zebrać fundusze na coś innego. I ogólnie mam nadzieję, że tutaj też mi się uda jakoś podreperować relacje, bo udało mi się naprawić relacje trochę z Natanielem i z Castielem wtedy, w tym usuniętym materiale, więc tutaj postaram się też to zrobić. Zobaczymy, jak wyjdzie. Bieg będzie dostępny także dla osób spoza liceum, ale uczestnictwo w nim będzie płatne. W ten sposób szkoła będzie mogła zebrać fundusze na coś innego. Powiedziałam ci już o biegu i to i tak nieźle. Poza tym podoba mi się myśl, że spędzisz całe wakacje zastanawiając się, co się dalej wydarzy. Mnie to nie bawi. Co wakacje? Kurczę, to prawda, że wakacje zaczynają się już jutro. Teraz jest w ogóle hitem, bo ona nie dość zapomniała o tym, że są wakacje, to jeszcze zapomniała o tym, że ma egzaminy na koniec roku, więc fajnie. A mimo wszystko jesteś strasznie roztrzepana. W końcu wakacje. Żaden normalny uczeń o tym nie zapomina. Tyle rzeczy się ostatnio wydarzyło. Nie miałam czasu skupić się na szkole. Ach, tak, lekcje. Muszę w końcu się pouczyć. Najwyższy czas. Pouczyć czego? Poszła sobie. Nie wiem, czy już wszystkim powiedziała o biegu na orientację, ale ja mam ochotę podzielić się tą informacją z innymi uczniami i dowiedzieć się, czy brali już udział w czymś takim. Więc lecimy. A więc udało ci się przekonać Peggy, aby ci pomogła. Tak, i udało mi się zadać moje pytanie Natanielowi. Widzisz, mówiłam ci, że ci pomoże, jeżeli wyjaśnisz jej całą sytuację. Tak, ale i tak musiałam się namęczyć, żeby ją przekonać. Dowiedziałam się czegoś ciekawego. Szkoła organizuje bieg na orientację. Serio? Słyszałam, jak Peggy mówiła o jakimś wielkim wydarzeniu. W życiu bym nie powiedziała, że to będzie to. Z tego, co mówi, to będzie coś jeszcze, tylko okazja, żeby zebrać fundusze. To naprawdę świetna nowina. Ciekawe, jakie będzie następne wydarzenie. Też jestem bardzo ciekawa. Zogrywanie tego po raz kolejny jest straszne. Mam świetne wieści. Znowu coś na mój temat. Nie, to ciebie nie dotyczy. Szkoła organizuje bieg na orientację. Serio? Tak. Chyba, żeby zebrać jakieś fundusze. Fajnie, będziemy mogli się spotkać w nowej sytuacji. Zakończę dyskusję. Scarlett, mogłabyś mi pożyczyć notatki z lekcji u pana Farazowskiego, tak? A po co ci? Zgubiłam gdzieś moje i nie mogę ich znaleźć. Szukam w tobie moich notatek, nie zapomnij mi ich oddać. Pewnie, nie martw się, dzięki. No jesteś rudy kasztania. On i tak bawi, zawsze go widzę, że dam się śmiać. Jest po prostu prześmieszny. Nigdy nie zgadniesz to. Możesz spróbować zgadnąć. Nie. Mów mi, o co chodzi. Co mówię, ja bieg na orientację. Świetnie, skorzystaj z tego, aby się zgubić w lesie podczas biegów. Będę mógł sobie zrobić od ciebie wakacje. Dzięki za radę, ale chyba nie skorzystam. I ja też mogłabym sobie zrobić od ciebie wakacje. Mam bardzo dobrą orientację w terenie. Klikamy dzięki za radę, ale chyba nie skorzystam. A powinnaś. Wyświadczyłabyś przysługę społeczeństwu. O, jest taki podły. Lecimy ględzić dalej. Wracam do siebie. Nie lubię takiej atmosfery. Jakiej? Nie zauważyłeś, że wszyscy zachowują się jakoś dziwnie? Nie za bardzo. Haha, coś czuję, że jutro się nieźle uśmieję. Znowu mam złe przeczucia. Mam świetne wieści. Peggy powiedziała mi, że szkoła organizuje bieg na orientację. Peggy powinna przestać tak wszędzie węszyć. To miała być niespodzianka. Mam nadzieję, że nie rozgadałaś tego wszystkim. To jest słodkie, jak on ma nadzieję, że ona, w sensie ta Sue, jeszcze cokolwiek zachowa dla siebie, jak ktoś coś jej powie. Słodkie jest. Więc sorry,
No to nie, lubię, że kion jest ładny. W sensie, jego rysunek jest ładny. Ups, za późno ciebie wpadłam. Większość uczniów już o tym wie. Trudno nie szkodzić. Peggy i tak by wszystkim rozpowiedziała. Tak, to prawda. W każdym razie to super, już nie mogę się doczekać. Tym lepiej. Mam nadzieję, że wszyscy myślą tak jak ty. Nie powinno być żadnych problemów. W końcu dzięki temu nie będzie lekcji. Nie wiem, ale pomysł jest bardzo oryginalny. Wydaje mi się, że tak zrobimy. Skoro tak mówisz, dalej. Masz jeszcze jakieś pytania? Bo widzisz, właśnie się uczy. Ty też? Zmówiliście się wszyscy, czy co? O, trochę mi spadło z nim relacji, no ale trudno. Wiadomo, w końcu jutro są sprawdziany, zapomniałeś? W końcu przecież ty też. W końcu to przecież to ty je odzyskałaś. Cholera, o tym kasier chciał ze mną pogadać. Zapomniałaś tak zupełnie, ale z niego tak zupełnie jestem pewna, że nieźle się uśmiał. Kasier to na to pewne go... To pewne, że takie rzeczy go bawią. Lepiej zacznij się uczyć. Za szybko czytam i się wylę. I potem chodzi, że czytać nie umiem. Dalej tutaj jesteś, wracaj do domu, jeżeli skończyłaś już lekcję. Zgadzam się na to, aby uczniowie zostawali w szkole, żeby się pouczyć, ale nie po to, żeby się błąkać. Dobrze, proszę pani. Nazajutrz wróciłam do szkoły cała zestresowana. Sprawdziany są po południu. Muszę znaleźć Iris i odzyskać moje notatki. Puszczyłam jej i przez to sama nie mogłam się pouczyć. No, dobrze, że cię spotykam. Co u ciebie? Wszystko okej? Okay? Ech, tak źle się czujesz? Nie, wcale. Mam prawo zapytać koleżankę, jak się miwa. To bardzo podejrzane. Czego chcesz? Widziałeś sprawdziany, prawda? Zanim je oddałaś mojemu bratu, zajrzałaś do środka. Zapamiętałaś odpowiedzi? Nie, nie zajrzałam do koperty, nie jestem taka jak ty. Ja też nie zajrzałam. Myślałam, że nikt ich nie znajdzie. Trzeba przyznać, że niezbyt dobrze je ukryłaś. Myślałam, że w końcu to do czegoś przyda. Przesuń się, muszę znaleźć inny sposób, żeby zaliczyć mój sprawdzian. Nie miałam czasu. Powiedz lepiej, że nie miałaś ochoty. Rozmawiają o tym, jak ściągać na sprawdzianie. Pff. Mama ci nie naucza, że nie podsłuchaj się cudzych rozmów? I kto to mówi? A więc gotowa do sprawdzianów? Mogłeś mnie o to zapytać wczoraj. Gdybym się nie pouczała, to byłabym w niezłych tarapatach. Nie miałem powodu, aby ci o tym mówić. Jesteś na tyle duża, by radzić sobie sama. Bo co? Tobie nigdy nie zdarzyło się zapomnieć o czymś takim? To prawda, że pomaganie innym nie jest w twoim stylu. Chociaż raz mogłeś zrobić wyjątek. Tak, zrobimy. Nie o czymś tak ważnym jak sprawdziany. W sumie nie, to nie odpowiedziałaś na moje pytanie. Jesteś przygotowana? Tak, można tak powiedzieć. Wyluzuj do tego sprawdzian. Jeżeli go nie zaliczysz, to przecież świat się nie zawali. Wolałabym jednak zaliczyć ten sprawdzian. Ci przestań już gadać, muszę się skoncentrować na tym, czego się wczoraj nauczyłam. Tak, to prawda, nie powinno mi tak przyjmować. Robimy tak. Haha, jesteś naprawdę zabawna, nie stresuj się tak. Gotowa do sprawdzianów? Ech, zapomniałam, że to dzisiaj spędziłam całą noc na nauce. Ja też zapomniałam. To właśnie o tej ważnej rzeczy miałem pamiętać. Na szczęście Kasiel mi o tym przypomniał, zanim poszedłem do domu. Mi przypomniał Nataniel. Przynajmniej nie jestem sama. Powiedział ci o sprawdzianach, mi oczywiście nic nie wspomniał. To prawda, że jeżeli chodzi o te sprawy, to najlepiej go pytać. Tak, przynajmniej można na niego liczyć. Szkoda, że myśli tylko o nauce. Tak jak i wszyscy w tym liceum. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Ostrzegam was, każdy uczeń, który zostanie przełapany na ściąganie, automatycznie oblewa sprawdzian. Cześć Scarlett. Cześć Iris. Masz moje notatki przy sobie? To mnie z twojej strony, że mi je pożyczyłaś. Inni zatrzymali swoje, aby powtarzać do sprawdzianu. Też bym je zatrzymała, gdybym nie zapomniała o sprawdzianach. Trzymaj. Jeszcze raz wielkie dzięki. Idziemy szukać teraz jakiegoś spokojnego miejsca na czytanie tych notatek. Przesuń się, blokujesz przejście, ależ oczywiście, księżniczko. Przestaniesz być taka mądra, gdy spotkasz mojego brata. Na twoim miejscu uważałabym na słowa. Dlaczego? Och, nie wiem, może dlatego, że powtórzyłam mu wszystko, co powiedziała mi Klementyna. Co? Czekaj, mówisz o tym, co powiedziała podczas urodzin? Serio, myślałeś, że zachowam to dla siebie? Nigdy w życiu. Odpłacam ci się tylko pięknym za nadobne. Odprzyjesz podczas piżama partner, tym razem dwa razy się zastanów, zanim coś powiesz. A więc Amber nic mu nie powiedziała. Spróbuję wszystko wyjaśnić. Będę zachować się, jak gdyby nigdy nic. Lecimy tak. Coś nie tak? Słuchaj, sprawie tego, co powiedziała Amber. Co to będziesz o tym nagadała? Serio, nie myślałem, że może być aż tak głupia. Po co powiada takie bzdury? Nie uwierzyłeś jej? Pewnie, że nie. Niby czemu miałbym to zrobić? Masz rację. Uf, nie jestem jeszcze gotowa, aby mu o tym powiedzieć. Jestem zawiedziony. Dalej zachowuję się jak dzieciak. Wyglądasz na zmieszaną. Wszystko w porządku? Tak, może zmieńmy temat. Dzięki. Co robisz? Uczysz się jeszcze? Skończyłem już powtarzać, teraz czytam książki. Wiesz, trochę zabawić z innymi zamiast czytać książkę? Serio, co to za książka? To kryminał. Często czytam kryminały. Też bardzo lubię kryminał, to mówię gatunek. I nie czytasz nic innego? Jest wiele innych gatunków. Wiem, ale to mój ulubiony gatunek książek. Lecę tak, jak klikałam ostatnio, bo nie wiem, czy jest sens. Nie wiem. O Jezu, lecę mniej więcej tak, jak klikałam. Ten odcinek będzie dramatyczny. I właśnie dlatego nie chcę dostawać spoilerów. Wiem, ale to mój ulubiony gatunek książek. Uwielbiałem sam kombinować, kto jest winny, zanim przeczytam do końca. Wolę wyobrazić sobie świat, w którym jest opisany w książkach fantastycznych. Wolę czytać Roma Sidła. To prawda, że to świetna sprawa, gdy powoli dowiadujesz się, jak doszło do popełnionej zbrodni. Co nie? Zakończ dyskusję. No, minus 29. Udało się.
Nie będę się uczyć na korytarzu. Uczysz się? Nie, nie widać? No to chyba powinieneś zacząć. Nie mam potrzeby powtarzać. Ale ty, to myślałem, że o tej porze będziesz siedzieć na swoich książkach. Właśnie szukam jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie mogłam się położyć. Wszędzie, gdzie nie pójdę, ktoś się powtarza. Chciałabym, ale nie ma szans, żebym znalazł jakieś spokojne miejsce. Cześć Scarlett, cześć. Co rysujesz? Boże, mam jeszcze gorsze relacje z kasztanem niż miałam wcześniej. Ten typ jest straszny. Ale miałam wrażenie, że to samo klikałam, jeśli o niego chodzi. Nic, uczę się, no ale widzę, że coś rysujesz. Próbuję sobie przypomnieć, co rysowałam podczas lekcji. Rysujesz w czasie lekcji? Mam problem z koncentracją, to nie jest wymówka. Ale ty jesteś wredna. Widziałam, jak Natalia czyta książkę. Zastanawiam się, czy ty też lubisz czytać. Nie zauważyłeś jeszcze, że w ogóle nie lubię tych samych rzeczy, co ten typ, tak? Ale czytanie to inna sprawa. Wczoraj zauważyłam, że aż tak bardzo się nie różnicie. Och, a myślałam, że jesteście jak bracia. Wolę oglądać film. Jaki rodzaj filmów lubisz? Na pewno nie filmy dla dziewczyn, lubię kino akcji. Horrory od czasu do czasu też są niezłe. Czyli to, czego ja nie cierpię. Mówiłem ci, że to nie dla dziewczyn. Dzięki, że puszczyłaś mi swoje notatki. Spoko, sorry, ale zamierzasz tutaj zostać? Ech, tak, lubię siedzieć w sali gimnastycznej i przeglądać notatki. A co, kurczę, też chciałabym znaleźć miejsce, w którym mogłabym się pouczyć. Myślę, że wszyscy są w tej samej sytuacji. Jak skończę, to zwolnię ci miejsce. Czyta gazety znowu. Tutaj chyba mi się nie uda pouczyć. Nie wiem, czemu mam z nim teraz gorsze relacje niż miałam wcześniej. No ale już trudno. Już zostaną takie, jakie są. Co robisz? Do tej pory czekałem swojego notatnika, znowu go zgubiłem, a teraz nawet tego nie skomentuję. Zaczynam powtarzać, tak jak wszyscy. Kurczę, też chciałam to zrobić. Nie uczyłeś się jeszcze? Zrobimy tak. To w czym problem? Chciałam znaleźć jakieś spokojne miejsce. Ciężko będzie zrobić tuż przed zbliżającymi się egzaminami. Ale nie rozumiem w tym wszystkim jednego. Czemu ona nie wróci do siebie sobie popowtarzać, tylko siedzi w szkole i powtarza? Ja na przykład jak pisałam egzaminy, nigdy w życiu nie potrafiłam przyjść na tyle wcześniej, żeby siedzieć potem i się uczyć w szkole. Bo mi się nie udawało. Nie byłoby opcji. A ty się nie uczysz? Szukam jakiegoś spokojnego miejsca. Aha, okej. Dalej tutaj jesteś? Tak jak widać. Powiedz mi, jak skończysz. Spoko, nie zapomnę. Jesteś dobra z biologii? Radzę sobie. Czemu pytasz? Za bardzo. Zresztą jak z innymi przedmiotami. Chciałabym być jak Nathaniel. On nigdy nie ma żadnych problemów. Nie ma problemów, bo ciężko pracuje. Prawda, też tak muszę zrobić. Chociaż powiem wam, że dużo lepsze mam teraz relacje z Nathanielem. Może to nie jest złe? Powtarzam ten odcinek i z nim posypałam jeszcze bardziej niż miałam. Cholercia to wie. W sumie to nie rozmawiałam z Melanią, ale nie wiesz, czy była zła, że nie przyszłam na jej urodziny? Nie, nie martw się, nawet o tym nie rozmawiałyśmy. Chyba się załamie. Co się stało? Nie mogę znaleźć miejsca, w którym mogłabym się pouczyć w spokoju. Mogę ci zwolnić swoje miejsce, jeśli chcesz. Skończyłem już powtarzać. Serio, wielkie dzięki. Przyjemność po mojej stronie. Miłej nauki. W końcu mam spokój, zabieram się do nauki. Przeczytałam wszystkie notatki chyba ze 100 razy. Idę do sklepu poszukać czegoś do jedzenia. Czyli znowu idę sobie kupić te same batoniki. Czy tam batonik i wodę. Co się dziwiłam, że ja jak jestem głodna, to muszę wpierdzielić cały obiad, a nie jakieś batoniki i wodę. Także dobrze. Okej, mam co jeść. Ach, dobrze się składa. Zapomniałam wziąć czegoś do jedzenia. Cholera, zawsze pojawiają się w nieodpowiednim momencie. Daj mi to. Nic się nie stanie, jeśli go nie zjesz. Chyba śnisz. Nic nie dostaniesz. Idź sobie sama coś kupić. Nie pytałam cię o zdanie. Zabrało jej mi jedzenie. Idziemy. Za nimi. Czy to jesteś pewna, że to się uda? Nic nie zauważą? Pewnie. Ściągawki w pierniku są zbyt widoczne. Lepiej zapisać odpowiedzi na linijce. Mniej rzuca się w oczy i łatwiej ściągać. Szkoda, że ta idiotka Scarlett nie zajrzała do sprawdzianów. Chociaż raz mogła się do czegoś przydać. Może mam szansę się zemścić. A więc Amber chce oszukiwać na sprawdzianie. Księżniczka nie ma zamiaru pouczyć się tak, jak to robią inni. Muszę wymyślić jakiś sposób, aby tego pożałowała, nie zniżę się do jej poziomu. Nie, nie podpierdzielam i wtedy też nie podpierdzielam, więc nie podpierdzielam. I tyle. Też jakbyś chciała kogoś zabić. Dokładnie. Ach, tak, niech zgadnę. Czy to nie przypadkiem przez pewną blondynkę? Nieźle, jak na to wpadłeś. Znasz karatę? Tak, znowu mnie okradła. Lecimy ze znasz karatę. Bo też wtedy ostatnio to klikałam. Co to za pytanie? Chcę się nałożyć. Następnym razem, gdy będzie chciała mnie okraść, to jej po prostu przywalę. Na nią i na jej koleżanki. Nie wiem, czy powinienem się śmiać, czy raczej prowadzić do psychiatry. To nie jest żart. Naprawdę o tym myślę. Dlatego waham się to zrobić. Nie będziesz tak mówił, gdy zobaczysz czarny pas, dlatego teraz mi to śmiesz. No. Zdałem się, dlaczego Amber cię tak nie lubi. Gdybym tylko wiedziała, nie wiem, była już taka, odkąd zobaczyłam ją po raz pierwszy w szkole. Wiesz, że dla Kena też była taka wredna?
Tak, po prostu nie przypada się jej do gustu. I poszły punkty. Mógłbyś mi pomóc w nauce? Nie za bardzo rozumiem niektórych rzeczy. Właśnie coś piszę. Jeżeli teraz przerwę, to zgubię wątek. Wróć za chwilę, zaraz skończę. Gotowa na sprawdzian? Nie za bardzo. Chciałem się poczuć z kimś, kto wytłumaczyłby mi zagadnienia, których nie rozumiem. Mam nadzieję, że kogoś znajdziesz. Zazwyczaj w takich przypadkach nie odpowiada w ten sposób. A teraz możesz mi pomóc, czy dalej jesteś zajęty? No i bierzemy to, co już miałam wcześniej kupione, bo nie będę nowego kupować stroju. Wiesz, ogólnie to wolę uczyć się sam, a przed sprawdzianem lubię pójść się przewietrzyć. Okej, pomoc by mi się przydała, no ale rozumiem. Zero, zawsze możesz pójść ze mną, pouczyć poza szkołą, jeśli chcesz. Naprawdę super, dzięki. Zaprowadził mnie do parku, który znajdował się niedaleko szkoły. Była tam nawet fontanna, nie wiedziałam, że takie miejsce istnieje. Lysander zaczął mi tłumaczyć wszystko, czego nie rozumiałam. No, także już widziałam te ilustracje. Usiedliśmy koło fontanny i zaczęliśmy się razem uczyć. Wyjaśnił mi zagadnienia, których nie rozumiałam. Nie mogłam się w ogóle skupić. Wróciliśmy do szkoły, prawie się spóźniliśmy na sprawdzian. Dzień nie rozpoczął się zbyt dobrze, ale za to jak się zakończył. Czas rozpoczynać sprawdzian. Ach, zaczyna mnie boleć brzuch. Nie martw się, cały dzień spędziłaś z nosem w książkach. Na pewno sobie poradzisz, mam nadzieję. Idziemy teraz do sali pisać sprawdzian, ale to jest takie smutne, bo ten sprawdzian był taki śmieszny, jak ja go rozwiązywałam pierwszy raz. Oczywiście musiałam wszystko zawalić, no. Kimono, no wiadomo, że Japonia. Ra od słońca mi się wydaje. Bo ja tego nie sprawdzałam, wiecie, nie? Ale teraz już znam te odpowiedzi na pamięć, więc taka trochę dupa. Przecież Rowling Pottera. Koło jest zakazem, walentynki są w lutym, kolory no to niebieski i żółty, żeby otrzymać zielony, stolica Węgier, to każdy chyba wie, że Budapeszt i romantyzm Adam Mickiewicz. Przecież Adam Mickiewicz i ta ballada romantyczność są takie chyba najważniejsze, nie? Jeśli chodzi o tę epokę literacką. Koniec czasu, odłóżcie swoje długopisy. Korzystajcie z wakacji i wróćcie w świetnej formie. Także wszyscy poszli, relacje mamy kiepskie i lecimy do kolejnego odcinka. Moi drodzy, to by było na dzisiaj tyle. Ja wiem, kiepski. No dupa, no, nic nie poradzę, smutno mi. Ale mam nadzieję, że szybko uda mi się ogarnąć ten i następny i będziemy mogli już przychodzić do kolejnych, które mam nadzieję, że będą śmieszne i fajne, bo... Ach, nie ma nic gorszego niż zlamić, a ja nie umiem udawać, wiecie, zachwycać się jeszcze raz tym samym, co przeczytałam, bo no ja nie umiem, ja zawsze jestem po prostu sobą na odcinkach, tak się tyle. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Cześć!